lecisz do Frankfurtu? Nie wiem, czy dam radę. Czy Europa choć na chwilę nie może się obejść bez ciebie? Przyznaj się, z kim mnie zdradzasz? Ten tak, Asia. Tak bym chciała być teraz z wami. Zamachowiec zabił 9 osób. Nie podano dotychczas informacji o liczbie rannych. Is this your human? Kolejna tragiczna śmierć w pani rodzinie. Czy pani mąż popierał przyjmowanie uchodźców do Europy? I zamiście zabili mi męża, co się mnie pytasz, co ja o tym myślę? Co było największym wyzwaniem w realizacji tego filmu? Największym wyzwaniem, wydaje mi się, był jak zwykle budżet, który nam zaczął rosnąć, ale jak już się ustabilizował, to drugim największym wyzwaniem była decyzja o tym, że Magda Boczarska zagra w dwóch rolach, bo w polskim filmie jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby aktor grał dwie role jednocześnie, czyli sam ze sobą. To było też wyzwanie dla nas, takie realizatorskie, bo szczerze mówiąc, dopiero na planie uczyliśmy się właściwie, jak to zrobić, tak, żeby to się udało. No ale daliśmy radę po kilku próbach, udało się. Jak zareagowali aktorzy, kiedy dowiedzieli się o kolejnej części filmu Różyczka? Powiem w skrócie, z entuzjazmem. No Magda z entuzjazmem. Robert Więckiewicz był bardzo zadowolony, bo odczytał, że może to nie była tak wielka rola jak w pierwszej części, ale to było bardzo ciekawe dla niego, żeby się z tym zmierzyć. No oczywiście miał jeden problem, że za młodo wygląda. Ale przekonywałem go, że wcale tak nie jest, że to nie jest tak, że on tak młodo wygląda, żeby nie mógł tego zagrać, więc zagrał siebie już w starszym wieku. Przykra sprawa, nie? Mamusia i Łubek. Rożek Roman pracował w SB do 1969 roku. Co za bzdury. Miałam nadzieję, że mi to wyjaśnisz. Kiedy narodził się pomysł na drugą część filmu Różyczka? To trwało wszystko tak długo, że ja nie potrafię w tej chwili na to precyzyjnie odpowiedzieć, ale moim zdaniem kilka lat po może dwa, może trzy lata po Różyczce pierwszej, a jak Państwo może pamiętacie, premiera była w 2010 roku. W związku z tym, iż bardzo często widzowie pytali o to, czy dyskutowali o tym, z kim ta Różyczka w tej ostatniej scenie jest w ciąży, bo były dwie możliwości, że z Więckiewiczem albo z Sewerynem, no to scenarzysta Maciek Karpiński, współscenarzysta pierwszej części, wpadł na pomysł, żeby spróbować ten problem rozwiązać. I no film potem bardzo długo czekał na realizację, było kilka wersji scenariusza. No to jest taka żmudna praca literacka, dołączyła do zespołu scenarzystów Agata Dominik, taka scenarzystka Polka, która od 40 lat mieszka w Hollywood i tam wiele rzeczy napisała, specjalnie w takim script doktoringu, chcieliśmy to jak najbardziej umiędzynarodowić. No i w końcu już, kiedy mieliśmy zaczynać produkcję, to się zaczęła się epidemia koronawirusa, więc to znowu zostało przesunięte o dwa lata, no i dopiero teraz po tylu latach ten pomysł się ziścił. Spokojnie. Jeżeli jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć... To on cię zwerbował, żebyś donosiła na ojca? Przecież oni ci nie zasłużyć. Do końca życia będziesz musiała kłamać. Kiedy możemy się spodziewać kolejnego filmu w pana reżyserii? No, to jest dobre pytanie i to jest też trudna odpowiedź, bo to nie zależy tylko ode mnie. To znaczy, ja powoli zaczynam być gotów do tego, żeby się zmierzyć z następnym filmem. Nie chcę na razie mówić, co to będzie za film, bo nie chcę zapeszać. Ale myślę, że jak dobrze pójdzie, to w przyszłym roku stanę za kamerą. Kochałem twoją matkę. I dlatego zabiłeś? Wszystko się wymknęło spod kontroli. Gratulujemy w imieniu społeczności Liceum Ogólnokształcącego tego niesamowitego wyróżnienia. Zagrał pan w filmie Różyczka 2 członka sztabu wyborczego. Co było największym wyzwaniem w tej roli? Żeby to zagrać, a nie żeby być. Chociaż mówi się, że w aktorstwie powinno się być w jakiejś roli, ale ponieważ grałem samego siebie w sensie zawodowym, to miałem takie pomieszanie, chociaż z jednej strony to pomagało oczywiście, a z drugiej strony pierwsze próby były takie, że to nie jest codzienność. Czyli żeby przejść jednak w stan grania, a nie codziennego komentowania na przykład. Czy woli pan grać w filmie czy w teatrze?
zdecydowanie w filmie, chociaż na studia aktorskie poszedłem z powodu teatru, ale film jest w tej chwili dający więcej możliwości i można się skoncentrować na jakimś jednym wycinku. No to w teatrze to już wymaga dużego wysiłku. Chociaż większym szacunkiem darzę teatr, jak oglądam. I teraz już ja osobiście wolę, jeżeli chodzi o granie do kino bądź telewizja oczywiście. Jak długo się pan przygotowywał do roli? To trudne pytanie, dlatego że prace rozpoczęły się dawno. Natomiast film nie poszedł do produkcji z różnych tam powodów. W związku z tym, jak już wrócił do tej produkcji, to około miesiąca. Nikt poza nami nie będzie o niczym wiedział. Wtedy to była ubecka prowokacja. Teraz to po prostu prawda. Od ciebie zależy, co z tym zrobisz.